Witam wszystkich na moim kanale Smak Fantazji. Dzisiaj będzie rolada mięsna zawijana w cieście francuskim. Oczywiście nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Na rozgrzaną patelnię wsypuję jedną cebulę pokrojoną w kostkę oraz pokrojone w plastry pieczarki. Całość podsmażam około 2 minuty. Dodaję do smaku sól oraz pieprz. Na koniec dodaję już przyprawione wcześniej przeze mnie mięso mielone. Mięso możecie przyprawić swoimi ulubionymi przyprawami. Całość mieszam i smażę około 10 minut. Gdy pieczarki są miękkie, a mięso dobrze wysmażone, odstawiamy na chwilę do ostygnięcia. W międzyczasie w małej miseczce możecie przygotować sos do posmarowania ciasta. Ja do sosu użyłam około 4 łyżeczek koncentratu pomidorowego. Do tego wcisnęłam 2 ząbki czosnku oraz dodałam 1 łyżeczkę ziół prowansalskich. Całość dokładnie mieszam, a następnie rozsmarowuję sos na cieście francuskim. Na to daję podsmażone wcześniej mięso mielone i wykładam je równomiernie na całym cieście. Następnie posypuję mięso żółtym serem oraz posiekaną natką pietruszki. Ciasto francuskie zaczynam zawijać od szerszej strony. Robię to powoli i bardzo delikatnie, tak aby ciasto nam się nie porozrywało. Na koniec wierzch rolady rozsmarowuję rozkłóconym jajkiem i wykładam ją na blaszkę do pieczenia. Piekę ją około 30 minut w 180 stopniach. Roladę można jeść na ciepło, jak i na zimno. Jeśli film Wam się podobał, to subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Cały przepis oraz link do mojego bloga znajdziecie zawsze pod filmem. Smacznego!